Aha, to była ścieżka do lasu, myślałem, że to będzie znajdźka. Możemy wrócić? Co mi też się wydaje, że oni mają głos Smigola z Władcy Pierścieni? No, ała. Ała. Patrz, kradną mi cały czas pioruny, ja cię chcę leczyć, ale... I wykończyłeś ich wszystkich. No bo chciałem ciebie leczyć i nie mogłem cię trafić. Jesteś mokra. Nie ma tu znajdźki właśnie. Czekaj, może jeszcze z tej strony gdzieś. No właśnie tak szukam, wiesz, chodzę, patrzę. A może tam wrócić jeszcze, czy już nie bardzo? No, nie chyba bardzo. Już nie bardzo. Ciekawe, co mają w garnku. Gulasz. To pewnie pomidorowa na rosole z wczoraj. Ma książkę! Ej, a to jest jakiś szaman. Proszę cię. Szlaf... Proki, załatwcie je. What? Teo? Teo? Tak? Teo? Bo mi coś wisi. Co ci wisi? Czekaj, bo on ma jakąś tarczę na sobie skubaniutki. A, bo my się nawzajem piorunami z nim napieprzamy, tylko że przez ciebie jako przeciwka. Chcę to! Dawaj to! Tak! Laska awaryjnej teleportacji? What? Aha, dobra, bo ja mówię, czemu ja nie mogę niczym ruszać, jak ja nie jestem... Ej, Teo, w ogóle nie jesteś za, że podjumałem ci laskę? Nie, no nie. Jak każdą poprzednią. Ej, to jedną białą ci oddałem. Zieloną też ci chciałem oddać później. Później? Zniweczenie. To jest coś, co może być dla mnie interesujące. Słuchaj, serio? To zdanie, zniweczenie... A, bo ty nie patrzyłaś w opis zniweczenia. Usuwa kłopotliwe plamy, zaklęcia i efekty. Zniweczenie jest o 42% skuteczniejsze od innych wiodących marek. To jest przecież reklama Zivira. No cóż. Aha, czyli faktycznie wtedy usuwa wszystkie efekty. Dobra, ale ta laska miała rzekomo teleportację. Ała. Wow, tego się nie spodziewałem. Ty widzisz? A jak wstrzymam shift, to zamiast dashu po przyciśnięciu scrolla, teleportacja. Okej. Chcesz tą różdżkę? Shift? Czekaj, bo jakoś nie ogarniam. Przytrzymaj shift bez żadnego zaklęcia. No. I wciśnij środkowy przycisk myszy, scrolla. No, i co? A, bo twoja różdżka nie ma efektu w takim razie, bo ty chyba się... Ty patrz, podnieś... To chyba zależy od różdżki, podnieś moją różdżkę. I teraz wciśnij, widzisz? Aaa. Ja miałem dasha. Ty widocznie masz pioruny, a ja a tutaj na tej... Nie mogę wziąć swojej różdżki. Mogę wziąć twoją różdżkę, czekaj. Zakupa. Zniknęła. Ty... A jesteśmy idiotami. Do czego? Weź przeskroluj. Scrollem po prostu. Co? W dół albo w górę. No nic nie mogę zrobić. Przeskroluj, bez naciskania czegokolwiek. No nie mogę, nic nie daje. Wyświetlają się zaklęcia. Aha. Jak się nauczyliśmy. Smart, a, faktycznie. Trend. A my się zastanawialiśmy, jak je zrobić. Ożywienie na przykład. Możemy iść dalej? Możemy iść dalej, tylko ja chcę swoją różdżkę. Mogę cię zabić i wtedy stracisz. Ciekawe, czy teraz cię leczą pioruny, czekaj. Leczą cię. No, czyli nie wina to różdżki. Chyba jest akurat zależne od
Ej, trup mi eksplodował. Widzę, że obaj bawimy się tak samo. Widzisz w ogóle, jakie ja ci leczenie zapewniam? Tak, widzę. 7000. Ty mi leczenie zapewniasz, że ja ci bronię pośladków. My coś tu w ogóle tłuczemy? Co tu jeszcze żyje? A on żyje. No, tłuczemy. Nie tylko z leczeniem mi zapewniasz, jak widzę, ale fajnie, bo przynajmniej odzyskam swoją różdżkę. Możesz sobie podnieść moją, jak chcesz. Cybernetyczny dysk. Co mi się to pokazało? Podniosłeś swoje kółko. Halo. Swoje kółko nazywa się cybernetyczny dysk. Ja wiem, ale ja bym chciała to okno stąd. Jakie? Kurwa, bo na środku mam opis cybernetycznego dysku. Jak ty to zrobiłaś? A wciśnij escape. No nie mogę, bo mi do menu wychodzi. Otrzymujesz, tak. Popsuło mi się. Nic nie widzę. Weź mnie zabij. Czekaj. O, zniknęło. Patrz, mogę twoją laskę podnieść, tylko że po co mi ona nic nie robi? Nie mogę jej podnieść nawet. A, bo ja się nie wstrzysiłem, sorry. Dziękuję. Łosiu. King's Quest 3/12. To chyba są te po prostu łosie do znalezienia. Znaczy dużo nie znajdziecie z tego, co widzę, bo i książka była i teraz... Mogę wiedzieć, jest. No, film? Ale to są na wysie... Dobra. Tak, bo tam dalej było jeszcze do... Sherlock Holmes. Ale możemy wyjść, czyli tutaj możemy jeszcze wrócić. Chodź, wchodzimy do środka. No to chyba jest też jakaś znajdźka. O, troll. Czekaj, bo to jest ciemny jak w dupie. Co ty gadasz? Tam jest lodówka? Wow. Serio? O, grawitacja bezlitosna z ciebie suka. Co? takie mam osiągnięcie. Żartujesz? No, serio. Aha, bo cię uderzył, pewnie odbiła się od ściany. Używam tych ognistych, żeby sprawdzić, co jest w środku. Co jest w środku? Laska. Kostur lodu. Pewnie zwiększa ten. A ty mnie nie mrozisz teraz przypadkiem? Czekaj. Nie, w sensie przestań mi na chwilę teraz mrozić. Jak stoję blisko ciebie, bo ty masz... Nie, punkty ci lecą. Zdrowia. Do góry. Znaczy nie widzę poprawy. Ale chyba po prostu zwiększasz mi obrażenia. A wciśnij teraz tego sh**a i scrolla. Tak jak wtedy. Czy można odtarł? Nie działa. Nie ma żadnych umiejętności. Bo, nie. Co jest w środku jeszcze, poza tym? No, jakiś czarodziej. A go... Przekąska. Trzymał go na potem, ale skubany, inteligentny. Mam jakąś jedynkę w ogóle. A nie, to nie jedynka, to jest nawias, okej. Mam lodową pałeczkę! Cieszymy się razem z tobą, Teo. Jakkolwiek to nie brzmi. Ty może sobie tarczę założę, bo zaczyna się robić... Sobie ich posmażę spokojnie piorunami. A, to już wszystko. Ej, teraz mam ożywienie, ogień i piorun. Co? Ogień i piorun. Miałam ożywienie. Czekaj. A nie. Nie wiem, coś źle się pokazało. Masz tarczę ognioodporną? Ognio i kamienie. Na, bo kamień jest na taki wręcz. O. Ale pamiętajmy, że on nie jest wampirem. Ciekawe, czy będzie się świecił w świetle. No i co? I pewnie spierdoli, nas tu zostawi. Patrz!
No, jasne. Najpierw sobie sprawdźmy, czy nie ma tu nic ciekawego do zobaczenia. O, patrz, wąż! Ała. Proponuję ci założyć tą tarczę. No, w sumie... To jest kamień, tarcza i scroll musisz wcisnąć. Mam wrażenie, że my powinniśmy go w ogóle uderzyć. Jesteś trochę wolniejsza przez to. Przepraszam. Prasz gnoja. Au, zjadł mnie. Tak, zjadł cię. Czemu mu tak HP powoli spada? Aha, okazuje się, że czarna magia nie szkodzi mu w ogóle, wiesz o tym? Nie wiem, ja używam ognia tylko. Widzę, że na wszystkich niego atakujesz ogniem. No. Mnie hapsnął i noros. Uważaj. Chyba zaczniemy od nowa. Starcie z nim. Nie widziałem, że ta łapka może mnie zranić samego. Patrz, jeszcze mi z dupy wyraz. Miałeś węża w dupie, leży. Węża to mam w kieszeni, ale okej. Okay. Ale patrz, co ciekawe. Tobie zapisało armoram, już nie. Nie, ja sobie teraz musiałam wczytać. Aha, to nigdy już nie widziałem. No wyłaź, wyłaź. Nie trafia go ten ogień. O, ten okay, teraz dopiero. Aha, bo on musisz chyba być wyciągnięty, wiesz, w 100%. Aha, nie, Vlad mówił. Chowaj się ciało. Dlatego go nie możemy zranić. Trzeba go w głowę. Co? Głowa jest jego słabym punktem. Aha. A ty umierasz. Ała. No nie mogę cię leczyć, dopóki masz tarczę z kamienia, wiesz o tym. Nie, nie miałam wody. Znaczy nie, bo samym piorunem mogę cię leczyć, ale miałaś tarczę z kamienia. Wspomniałem cię przed piórnami. Idziemy z izolatorem. Jak go trafić w łeb? Jak się schyla do ataku. Dobra, płonie, faktycznie. Ja już tu się czaję na niego, wiem, że tu zaraz gdzieś wyrośnie. Wyruszy, weź mnie wskrześ. Dziękuję. Nie ma za co. Ja po prostu ładuję się, wciskam kamień z tym. Z ogniem ładuję się, czekam aż on schyla do ataku i wtedy puszczam kamień, żeby go sieknąć w łeb. Widzisz? Ładuję się, czekam, gdzie on wyjdzie i jak o! Skubany! No, uważaj. Z dupy mi wyszedł znowu. A on teraz pluje, to już nie mam jak go zaatakować. Widzisz? Schyla się do ataku, no, to dostaje w łeb. Ty, lecz się. Leczę. Chyba wyjdzie mi znowu z dupy. Aj, nie trafiłem. O, widzisz, jak dostaję w pysk, to się chyba wyjdzie tam spod ziemi, uważaj. Weź się ten. Teraz będzie skubany, chyba wiesz, cały czas dryfował. Siedzi się pod ziemią. O! No, chodź. Pięknie. Ale nie dostał chyba. Dostał, bo mu HP spadło. Tak? Tak, bo się cofnął. Po ataku udanym chowa się pod ziemią. Oj, przepraszam. Au! Lecz się. Masakra. Aż te piczą. Nie mogę stać za długo w miejscu.
Możesz używać speeda zawsze, nie? Żeby go uniknąć, bo on jest dosyć szybki. ASF w sensie. ASF i spacja. Czekaj. Ała. No muszę się najpierw wiesz. Czy on w końcu wyjdzie spod ziemi? O właśnie. Mhm. Od razu mnie rozgromił, nie? Umarł. A, pięknie. No. Odokładne osiągnięcie, wąż w kieszeni. Mówiłem, że mam węża. O, patrz, twoja różdżka wróciła. Faktycznie. Chciałbym ją podnieść. Z automatu nas przeniosło. Zablokowałem się w belce, widziałeś? Widziałem. Przepraszam. Widziałem, jak zablokowałaś się w belce. Rumors of beastman raiders had scared away most of the settlers. Tu jest chyba 6 rozdziałów, prawda? No, no to wychodzi, tak mi się wydaje. Vampiric powers? Gdzie to są wampirze moce? Aha, jednakże dzięki potężnym niemalże wampirzym. No, 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 niemalże. O nie! Czyli wlat jednak jest... A nie, nie jest, na szczęście nie. Nie, nie. Wyrzucił do wody. Do wody wyrzucił. On gadał z tym góralem, przecież mówi. Mhm. No mówi, że pogadał z tym góralem tylko. Nic więcej nie zrobił. Ciekawe, czy na końcu będziemy z nim walczyć. Nie chciałbym, polubiłem go już. Z moim skillem to ja się boję. Coś tu musi się... O, zbadaj. Dunderhead. Kojarzyło się z naszym fermem. Woda, ogień. Byłem ciekaw, czy na rolników, w sensie, bo tam było powiedziane, że tam plony te sprawy, nie? Byłem ciekaw, czy jakaś interakcja jest przewidziana. Tu jest, ja tu idę. Różdżka. Otrzymujesz kostu... O Jezus Maria, tylko nie to. Tak. Tak, ty jesteś... Życi! Ty z tym swoim leczeniem na odległość. Gdzie? Tego, na odległość 2 kilometrów. Idziesz? Jeszcze ogniem. Teraz stań tutaj. Chcesz mnie wrzucić do wody? Nie. Tu chcesz osiągnięcie, czy nie? Nie. Muszę ci to pokazać, przepraszam. Aha, jestem... Dobra. Zrzuć mnie do wody. I zobacz, jakie jest osiągnięcie za to. Że ciężki jesteś dla mnie. Hm? Ale musisz naładować trochę mocniej chyba. A to ja nie widziałam, że to się da ładować. O, Wingardium Leviosa. Skisłem, jak to zobaczyłem. To jest niewstrzeć. Okay. Aha, dobra, moment. To jeszcze powinno być takie coś, jak to mu uderzy o filar na przykład. To jest, nie powstydziłaby się mała Madzia. No Boże. A nie ma nic takiego, uderzasz po prostu o filar. Co ty nie powiesz? Kto by się spodziewał? No, totalnie. Swoją drogą wchodzimy komuś nie na... Nie ma laski. Wchodzimy komuś na chatę, nie? Patrz, jeszcze co tam mokrzy. Mokrzy. Spocili się. Pomocy, oni wyglądają jak diabeły. O, patrz, ten skacze skubany. To oni pomagają. Zrzucam ich do wody. Jakby ja chyba wieśniaka biję. Nie wiem, ja zrzucam. A nie, nie wieśniaka. Ała, dziękuję. Nie ma za co. Ona odporność na pioruny. Skup. Dawaj, Didę. Trzymujesz niebieska włócznia. O, nie. Proszę. Pięknie. Liczyłem na to, że to się da zniszczyć. Uderz tą włócznią. W sensie z shiftem. To jest ten odbicia shift. Shift i prawy, lewy węszy. Nie, całkiem spoko. Myślałem, że będziesz mogła na niej... Fajnie wygląda. Myślałem, że będziesz mogła na niej podskoczyć, tak jak on skakał, wiesz? Aha. Bo on się wybijał w powietrze. O, okej. Okay. Może cię podleczę, co? Jestem tankiem, ale do kitu z leczeniem.
Ja jestem healerem, który się nie leczy. Dobra, deal. Czekaj, tak podchodzę tak, powoli, taka lajfa bym powiedziała. No. O, zbadaj. Uwielbiam badać nowe przedmioty. Dunderhead. To ty badaj, badaj. No patrz, co za penis. To jest jakiś taki większy, widzisz? Co w połączeniu z poprzednim zdaniem brzmi dosyć źle. Wypadłam poza pole. Lol, to było trochę zabawne, musisz przyznać. Ty, on się ode mnie odbija, jak mam kamienną zbroję, nie ma... Będę cię osłaniał. Widzisz, odbija się ode mnie. A ty umierasz. I dlaczego ja nie mogę ich... Aha, bo nie żyję. Tego ja się nie leczę od błyskawic, uważaj. Wszyscy się bzykamy tylko, nie? Czekaj. Pięknie. Bo tu jest... Mieliśmy zadanie pójść do... Miałam swoją pałkę. Tak? No. Kurde. Ja muszę stracić swoje te... Nie, nie szarżuj! No, co za... Ojej. Bo właśnie tu jest kłopot w tym, moja droga, że ten znaczek tutaj, o ten tutaj... No. Jasno określa, że Dunderhead jest w prawą stronę. Nie! No. Ja chcę dlatego właśnie iść w lewą. Dobrze, pójdziemy. No. Myślę, że nie przyuważałaś, o to mi chodzi. No już wystarczy. Nie, nie, nie. Bo myślę, że tutaj może być jakiś... Nie, tu jest miecz! Gdzie? No idź za, idź w prawo. Idź w prawo. Faktycznie. Podnieś. Otrzymujesz Klinga Surta. Dostałem Klinga Surta. Zamknięte. Okej. Okay. A co jeszcze no to chyba tylko chodzi o ten. Okej. Okay. Ten mieczek, ale płonie ci mieczek, widzisz?